Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicz Gamer w dzisiejszym hashtag trzecim odcinku nagram dla was grę pod tytułem Wilder Rift, dzika szczelina, dziki gonczy, jak to się nazywa, szukamy jakiegoś meczu i tyle, proszę bardzo. I jeszcze jedno, pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i ci, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. Liczba nowych zaproszeń tylko jedno. Na razie Alanek i Lincoln TV są tutaj w tej grze, więc będziemy mogli się tutaj trochę zabawić. Nie lepiej anulować, czy co? A to trzeba znaleźć jakiś mecz. Dobieranie przeciwników trwa dłużej przy wyborze popularnych pozycji. Wczorajszy filmik z Turbo Kozaka był naprawdę niezły i naprawdę niezłe wyświetlenie już tam mam, widzowie. Tylko spójrzcie, ten film był niezły. Mówię wam, obejrzcie go, był naprawdę świetny. Czyli nie chcecie grać. Trudno. Jakiś widz mi kazał tutaj wczoraj zagrać o Turbo Kozaku. Od razu następny filmik kazał mi nagrać. Proszę bardzo, akceptujemy. Ale tą kulę czy kryształ mocy czerwone przeciwników będziemy musieli, no wiecie, pokonać. Może tym razem nie mieć fortunę, tylko weźmiemy sobie kogoś innego. Weźmiemy sobie Sevier, powiedzmy. Miss Fortunę zachowam na coś innego i tyle. Wybierz swoje wyposażenie. Nie, już mam swoje wyposażenie, czyli przechodzimy do gry, widzowie. I gramy. To jest lepsza nagrywarka według mnie niż ta z Mobizena, bo Mobizen się zacina czy coś takiego, więc wolę sobie użyć tej nagrywarki i tyle. Nawet do ponad 10-20 minut tutaj mogę nagrywać i tyle. I nic mi się wtedy nie przerywa i nie ścina, bo wszystko wtedy, no wiecie, kasuje, żeby nie było przepełnienia i tyle. Kurde, jak to długo trzeba czekać, zanim się coś przeładuje. I tak se to zagram, tylko jeden meczek. Trzeba zniszczyć naszych przeciwników i czerwony kryształ mocy. No i właśnie o to chodzi. Trzeba po prostu to rozwalić. Po 7,5 minuty niebieski strażnik odrodzi się silniejszy i zapewni lepsze wzmocnienie. Powiedzmy, że tak zrobimy. Musimy przeładować to coś. Ale Turbo Kozak był wczoraj super. Ten czwarty, ostatni strzał był naprawdę nieziemski. Musicie to zobaczyć, widzowie. Zapraszam was do tamtego poprzedniego filmiku. I tyle. Pamiętajcie wpaść tam i tyle. Dobra, jeszcze jedno. Gramy, no gramy. Nie czekamy już dłużej. Dobra, nie dobra. Pomiędzy mną a złotem. Lecimy. Dobra, wzięliśmy sobie to.
A to niebieska. Tego bossa trzeba będzie pokonać. Przecięcie. Im mniej moich zabójstw, tym lepiej. A im więcej ich zabójstw, tym będzie lepiej. Trzeba się cofnąć. Internet słaby czy co? Jak Diana wygląda, to rosa tylko bardziej przypominająca księżniczkę zabito mnie. No nie wiem, gdzie mam iść. Może tutaj. Szczęście, że nie rozwalili naszego kryształu mocy. Mamy jeszcze dużo okazji na zabłysnięcie w tej grze i tyle. Sojusznik pokonany. Życie. Udało ci się zabić wroga. Zabito. Ajajaj. Trzeba było się odrodzić, a nie tak lekceważąco grać, widzowie. To wtedy bym znowu nie umarł. Dobra, dobra. Biegniemy sobie tutaj. Tylko mówię, niech cię nie przerwie nagrywanie, niech cię nie przerwie, bo ja potrzebuję wygrać to na kanale, a nie, żeby coś mi się znowu skiepściło. Mamy swoje wartości. Trzymajmy się. Pokonamy. No i super, 5-5. Każdy filmik po kolei w tej przeglądarce czy w tej nagrywarce będę usuwał, bo jak każdy filmik nagram i prześlę na YouTube, to wtedy będę mógł spokojnie skasować i tyle, ale nie na YouTubie, tylko w tej nagrywarce. Widzicie, mam mało życia. Mało życia mam i dlatego mnie rozwalają. Na każdą stronę gdzieś jakiś boss się kręci. Sama dorobiłam się tej fortuny. Seryjny zabójca. Dobra, lecimy tutaj. Dobra, szybko tą wieżę szybko rozwalimy. Tą wieżę szybko rozwalimy i tyle. Proszę bardzo. Ta wieża rozwalona. To teraz szybko lecimy do następnej. Tutaj szybki nam idzie. I tak trzeba będzie się odwrócić. Muszę uciekać. Nie, nie.
Wiedziałam, że mnie to trafi, bo one nie odpuścił mi. Nie odpuścił mi, bo po prostu chciał mnie załatwić. Spustoszenie nie do zatrzymania. Ci nasi wrogowie przeciwni nie są do zatrzymania. O, tutaj smok jest prawie pokonany. Bierz pieniądze i smokaj. Twoja drużyna zabiła smoka. Bierz pieniądze i spływaj. Dobrze mu powiedziałaś. Dobrze mu proszę zadawać. Ja już myślałem, że znowu wstrzymany filmik. I znowu musiałbym zaczynać. Kolejny zarobek. Walczę o coś, ale za to nie zginę. Dobrze. Walcz o coś i nie zginiesz. Pora zarobić. Karosa z przeciwnej drużyny muszę rozwalić. Dobrze, ta wieża niedługo też zostanie rozwalona. I tak na to napierdzielam. A tylko 1309 brakowało do rozwalenia. Drużynie przeciwnej, sojusznik pokonany. I tak ostrza chaosu i siermiężny topór muszę tutaj wziąć. Nie mam innego wyboru. I muszę tak to robić. Bogactwo mogę dźwigać wszędzie. Atakować wroga, dobrze. No i widzicie, teraz mi się lepiej nagrywa. Ale jeszcze tych drwani trzeba będzie pokonać. Co się cofasz? Ja się nie cofam. To też 1309. Już teraz tylko ponad 1200. Ale kresztą mocy i tak muszę rozwalić. Wroga wieża zniszczona. Za chwilę będę nagrywał na szybko Dream Zone, widzowie. Ostrze chaosu i tak będą mi potrzebne. I tyle. Wezmę to. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Ta wieża rozwalona. Teraz następną wieżę poproszę. To nie kradziesz, jeżeli są martwi. Nie, tylko nie on. Jego nie cierpię. O kurde. Zawsze kiedy mnie ktoś trafi, to zawsze przegrywam. Bohaterowie tak samo zresztą. Może trzeba o to czekać, żeby po prostu mnie nie zabili i tyle. Dobra, weźmy to. To rozwalone, zobaczcie. Wroga wieża zniszczona. Chcę zobaczyć hitbox. Hitbox w moim wykonaniu. Wróg się jest pustoszenie.
coraz bliżej zbliżamy się do kolejnej drogi wieży. Choć po wzmocnienie. Ktoś atakuje nas z tej broni, ale nie wiem kto. Twoja drużyna zabiła smoka. Długi miecz. A to nie są ostrza samochodu, ja się pomyliłem. Sorry, widzowie, wprowadziłem was w błąd. Sorry. Do kolejnej wieży nie wiem kiedy... Jest bliżej. Szybko, teraz szybko muszę lecieć i zawijać się. Mogę też sam i to rozmawiać z tą. Tych małych jeszcze rozwalę, ale tamtych wrogów już nie za bardzo. Wrogie plemienie niedługo się do nas zbliży. Nie mógł, że się wstrzymało. O, nie wstrzymało się. Wtedy wstrzymało się przy 18 minutach. Teraz bym tak nie chciał. Bo już wszystko opróżniłem, co się da. Trzymam mnie w skarbie. Jedna przeciwna zabiła barona Noszona. Już prawie jesteśmy. I nie ma tych naszych przeciwników, to dobrze. Już są. Już coraz bliżej. Prawie jesteśmy ku końcowi, widzowie. Zaraz pewnie będzie koniec. Łatwo, dobrze. Nie wierzę, że to on był tym czerwonym przeciwnikiem, ten nasz smok. Kurde. Bogactwo mogę dźwigać wszędzie. Wroga wieża zniszczona. Ty masz problem. Ja, synę. Przeciwnik pokonany. Na przywiedzenie zapieczętego. Drogi Hibitor. Walcząc, ale za to nie zginę. Tak, teraz jeszcze... Tylko to nam zostało. Teraz tylko jeszcze ten resztą nam został. Płaszcz zręczności. To wezmę. Ci czerwoni są naprawdę dobrzy. Będzie ciężko nam cokolwiek zrobić. Sojusznik pokonany. O kurde. O, nie do zatrzymania. Unicestwieni. Jeszcze jest szansa coś zrobić. Krocz lekko.
Uderzaj mocno. Zawsze muszę się to zrobić. I to tak blisko! No to hit, po prostu hit. Jeszcze potrzebowani byśmy tutaj lorda, żeby cokolwiek zrobić. A w dodatku ja nie żyję, więc muszę się znowu odrodzić na nowo. A tutaj zobaczcie, jakie walki. A ja od razu przy jednym odpadam. Przeciwnik pokonany. Takiego mam banana garbra, jak widzicie, widzowie. Koniec serii. No, ponad 20 minut i jeszcze daję radę. Każdy ma swoją cenę. Teraz ubierzę w siebie i pójdę z pokonem. Z tych moich przeciwników oczywiście. Ale Turbo Kozak był wczoraj niezły. 9 na 10 daję ocenę. A ten mój ostatni strzał, coś niesamowitego. Wow, nie było lorda, a i tak rozwaliliśmy wrogą wieżę przeciwnika. Kryształ mocy został rozwalony. Zobaczcie, zwycięstwo jest nasze. No dobra, widz kazał, to nagram i myślę, że to by było na dziś i tyle. Na tym moim filmiku jeszcze przeliczanie tam na Gorod zostało i innych kredbań i tak dalej. Zaczekajmy, bo jeszcze tutaj wiele zostało. Zwycięstwo jest, przechodzimy dalej. Łatwo się na tobie zawieść. MVP. Zagraj ponownie. Nie, dzięki, nie chcę ponownie. Wracam do domu. I jestem tam, gdzie jestem, czyli w swoim królestwie Pawliwa Stłucza. Obok Miss Fortuny. No dobra, w następnym odcinku zagram Miss Fortuną. A na dzisiaj to by było tyle. Jeżeli podobał wam się mój jakże przefajny odcinek z League of Legends Wild Rift, niesamowitej przygody w dzikim gonie, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Paweł Wicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się ciepło, cześć i panarka, papa. Pa widzowie, elo, miłego dnia wam życzę. Pozdrówcie ode mnie wszystkich moich najlepszych widzów. Papa, elo, mordy. Do zobaczenia, papa, narka, papa.